Dziś zainaugurowaliśmy przejazd pociągiem Rize. Jaką trasą przyjechaliśmy? Tak, przyjechaliśmy z Jaworzyny Śląskiej przez Wałbrzych, przez najdłuższy tunel w Polsce i następnie do Głuszycy. Nasi turyści w Głuszycy, na naszych turystów w Głuszycy czekały autokary i przyjechaliśmy prosto do Osówki. Czy jeszcze będziemy mogli się wybrać takim pociągiem? Jakie są kolejne projekty? Tak, to jest właśnie pierwszy inauguracyjny. Co miesiąc zaplanowaliśmy takie pociągi specjalne, czyli żeby naszych turystów nie zanudzić za częstymi pociągami. Jeździmy raz w miesiącu po coś. W lutym jedziemy pociągiem walentynkowym do Wrocławia. We Wrocławiu będą podstawione zabytkowe tramwaje, będziemy można zwiedzić Wrocław. Przykładowo w marcu będziemy topić Marzannę, będzie pociąg do Strzegomia, do Kamieniołomów i będziemy tam faktycznie topić tą Marzannę, czy też na przykład w październiku jest rocznica pokoju westfalskiego i zaplanowaliśmy pokazanie dwóch kościołów pokoju w naszym powiecie, czyli Jaworskiego i Świdnickiego i taki pociąg po dawnym księstwie świdnicko-jaworskim. I to tak co miesiąc, a oprócz tego w ruchu planowym, który już w ubiegłym roku był do Świdnicy i w tym roku również do Dzierżoniowa, do naszej nowej siedziby, która będzie co prawda w budowie, ale będziemy tam jeździć. Co weekend pociągiem takim wakacyjnym od maja do końca września. Osówka to część kompleksu Rize, jednej z największych zagadek z okresu II wojny światowej. Co to jest za miejsce i co tu się znajduje? No tak, to jest jeden z większych podziemnych kompleksów wybudowany w ramach programu Rize w Górach Sowich. Obecnie tutaj mamy prawie 2 kilometry podziemnych labiryntów. Turyści mogą zwiedzać różnego typu trasy turystyczne od pierwszej takiej historycznej, gdzie mogą zobaczyć różnego typu budowle, które stworzono od połowy 1943 roku do końca 1944. Również wielkie przestrzenie pod powierzchnią ziemi, wystawy, ekspozycje oraz sprzęt, który odnaleziono tutaj w okolicy po wojnie. Również jest trasa ekstremalna, gdzie północnymi korytarzami można płynąć taką starą łódką desantową, pokonywać korytarze kładkami, ale również północne korytarze przy latarkach. Również tutaj w kompleksie Osówki jest niesamowita część napowierzchniowa i tak jak stoimy w środku lasu, nad nami budowano różnego typu umocnienia, fundamenty elektrowni, wielki bunkier ośmiopomieszczeniowy. To również z przewodnikiem można tutaj oglądać. Przewodnicy mówią w różnych językach, także przyjeżdżają turyści z całego świata. Trawiecka rura to jest lutnia. Rura, którą doprowadzane było powietrze na przodki w sztolniach, żeby było po prostu świeże powietrze, bo tam było bardzo duże zapylenie. Ta blacha to jest rzecz bardzo szczególna. Jak wspominałem Państwu, że ten kamień wywożono na blachach na zewnątrz. To jest właśnie oryginalna blacha, którą ciągnął za sobą więzień i na nią był właśnie naładowany kamień. I nasza perełka, ja to mówię z wielką satysfakcją, chociaż rzecz straszna, jedyny oryginalny na całym kompleksie Rize wózek, który zachował się w sztolniach. On został odkopany w sztolni właśnie kompleksu Rize. Ciekawostka jest taka, my go odkopaliśmy w 98 roku, 70 lat pod ziemią. Ja wezmę jeden palec, w jedną, w drugą stronę, każdy może się przymierzyć. On idealnie jeździ. Trzeba powiedzieć, niemiecka technologia. My żeśmy go nie remontowali, nie wymienialiśmy mu łożysk, bo łożysk nie ma. Łożyska był towar deficytowy, zresztą pracując w kamieniu, one by się szybko zatarły. On jest po prostu na panewkach, a panewki zalane są w komorach hermetycznych, które są w oleju, znaczy tam jest po prostu puszka olejowa. Dlatego tak idealnie jeździ. Dlaczego? Gdyby źle jeździł, założylibyśmy na niego górę, załadowalibyśmy go kamieniem, ważyłby 1,5 tony. By musiało go pchać 4 więźniów. Że jeździ tak idealnie, wystarczyło 2, 1. Ergonomia pracy. Trzeba było wykorzystać każdą siłę maksymalnie. Jakie tajemnice skrywa Osówka? No nie tylko Osówka, ale całe Góry Sowie skrywają wiele tajemnic, chociażby takie, że świadkowie tutaj mówili o tym, że w Góry Sowie mogły przyjechać ciężarówki ze skrzyniami, w skrzyniach depozyty mieszkańców Wrocławia. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o złotym pociągu w okolicach Wałbrzycha, ale nie jest wykluczone, że tutaj nie mogły
nie mogły się znaleźć te wagony z tego względu, że są ogromne przestrzenie, które zdążono zrobić. No i ogromna tajemnica budowy tutaj tego obiektu. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono żadnych dokumentów i dlatego to jest również tajemnicą. Co tutaj Niemcy chcieli robić? Mówi się o głównej kwaterze Hitlera w Zamku Książ. Tutaj w Górach Sowich mogły powstać fabryki, w których produkowano by części do rakiet V1 i V2, ale również, proszę Państwa, myślę, że chcieli tutaj wprowadzić wysokiej klasy naukowców, którzy prowadziliby pracę nad tym, ażeby odnaleźć sposób na odpalenie bomby atomowej. Czy myśli Pan, że dowiemy się, czy będziemy wiedzieć, co rzeczywiście tu miało miejsce? Proszę Pani, od 20 lat, od tego czasu, kiedy podziemia tutaj udostępniono do zwiedzania, my prowadzimy różnego typu prace poszukiwawcze, również naukowe prace i myślę, że w pewnym okresie czasu dotrzemy do informacji, które powiedzą nam o tym, co tutaj mogło być, ale również co tutaj ukryli Niemcy w tym okresie roku 1944.